Ekonomia, kapitał, gospodarka. No i zaczynamy w Radiu Tok FM, piątkowy magazyn EKG. W tej chwili jest 9:06. Maciej Głogowski, dzień dobry. W studio Joanna Solska, tygodnik Polityka, dzień dobry. Dzień dobry. Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion, doradcy finansowy, dzień dobry. Dzień dobry. No i proszę Państwa, jeszcze rynki na sam dobry początek. W tej chwili WIG20 jest na plusie, ten plus to jest 0,01. Zaczęło się nawet troszeczkę lepiej, 2729 punktów. To jeśli chodzi o indeks spółek największych na warszawskiej giełdzie, a jeszcze możemy powiedzieć o rynku walutowym. Frank po 3 zł 36 groszy, euro 3,97, dolar 2 zł 76, a funt po 4 zł i groszy 50. I jak państwu się żyje w Europie ze częściowo zbankrutowaną Grecją? Chciałem zapytać. To ja już drugi raz żyję, ponieważ ja pierwszy Solska? Raz ze zbankrutowaną pamiętam, Polską. Tak, jak żyłam ze zbankrutowaną Polską i nie mieliśmy wtedy świadomości, że Polska zbankrutowała, tylko wręcz odwrotnie, że zostały zdjęte jakieś garby, bez których w ogóle nie można byłoby posuwać się do przodu, więc nie pamiętam poczucia zagrożenia, tylko wręcz odwrotnie, poczucie nadziei. I wydaje mi się, że w przypadku Grecji najgorsza była ta niepewność, kiedy niczego nie można było policzyć, wszyscy się bali i każde zająknięcie się agencji ratingowych mogło ten strach potęgować. Więc ja jestem zadowolona, że troszkę te emocje zostały opanowane, co nie znaczy, że kryzys grecki został rozwiązany. A propos, czekamy jeszcze na te agencje ratingowe. Jakoś nie wiem, czy się nie obudzili. Moody's co prawda się obudził. W tej chwili jest noc. Ten. Ale Moody's właśnie podwyższył rating Bułgarii. Bułgarii, to szanowni państwo. Wczoraj to musieli się jeszcze naradzić, zebrać. Wczoraj rozmawiali o Stanach. Wchodzą do naszego regionu, tak? Właśnie, nie, ale już tak się zbliżają. Słuchajcie, obudzili się troszkę, bo teraz podwyższyli rating Bułgarii, widzę, bo dostrzegają fiskalną dyscyplinę budżetu bułgarskiego rządu, ale panowie, tam nie o to nam chodziło. Nie na to czekaliśmy, no czekamy. Jeszcze może coś się w czasie EKG stanie. Konrad Sadurski. Nie wiem, mi to przypomina trochę taką sytuację opisywaną przez dyplomatów jako szczyt dyplomacji. To znaczy tak komuś powiedzieć, spadaj, żeby się cieszył na samą myśl o podróży. To u nas tak się odrzuca teksty, że są za dobre, nie nadają się. To, co wczoraj zostało ustalone na tym szczycie, to to, że Grecja zbankrutowała jednak i wszyscy się cieszą. To jest niepojęte, bo i optymizm na rynkach widać, banki drożeją, giełdy w górę, waluta, no złoty się umacnia. Z czego się cieszą? Pewnie z tego, że Unia wreszcie podjęła jakąś decyzję i nie chowa głowy w piasek i nie odwleka rozwiązania problemu na kolejny rok. I jak to w końcu się właściwie jest z tymi bankami? Będą musiały pomagać, a jednocześnie rosną? Do mnie? Proszę bardzo, pan Piotr Kuczyński. Według mnie nic się nie zmieniło, po prostu dokładnie, zupełnie nic się nie zmieniło. A to no nastroje zyskują. Się zmieniły. Nie, oprócz nastrojów. Oprócz nastrojów pierwsza reakcja musiała być taka, no bo to z taką pompą zostało ogłoszone. Zauważcie państwo, że 9 dni wcześniej, 12 lipca, po spotkaniu ministrów finansów strefy euro, został wyemitowany po nim komunikat, podjęte zostały dokładnie te same decyzje. Dokładnie te same decyzje. Ślad jest, bo w moim komentarzu jest na ten temat. Ja to opisałem. Dokładnie te same. No, że nie czytają. Nie. I nie było żadnej reakcji rynków. Żadnej, najmniejszej. Na komentarz. Nie. Na decyzję ministrów finansów. Nawiasem mówiąc, było to zrobione, jak napisał Financial Times, a nie ja, żeby nie było na mnie, pod naciskiem banków, które za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Finansów powiedziały, że jak nie będziecie wykupywali obligacji greckich, to się dopiero zacznie Hiszpania, Włochy i będzie koniec świata. Więc to był dyktat, szantaż banków, które uległy wpierw ministrowie finansów, a teraz ulegli liderzy, ale to dawno było już wszystko było ustalone. Jednej z rzeczy nie było, że jedna jest zmiana, że pan Jean-Claude Trichet zjadł własny język. No to jest tylko ta zmiana, że on się wycofał i już mówi,
No tak, możemy brać nawet upadłej Grecji obligacje w zastaw, bo będą miały gwarancje innych państw. Przecież od początku miały mieć, więc to taka droga wyjścia. Może się nauczył odpowiedzialności? Nie, tam ACB cofa się za każdym razem i właściwie w żadnych, nie wiem jaką rolę w tej chwili pełni. No ma wyjście? No ma wyjście, naprawdę jakie? Doprowadzić do prawdziwego bankructwa, a nie jakieś tam częściowe jajeczko, częściowo nieświeże. To bez sensu. Tak to jest tylko zabawa w słowa, nic więcej. Wracając do tego Trisieta, gdyby pan miał do końca kadencji ile tam już, 3 miesiące, to też by pan nie chciał tego brać. Jasne. Na swoje. No i to ja zawsze mówię, aby po mojej kadencji. No to ja to ciągle powtarzam. Tak. Dobrze, ale porządkujmy. To co mamy? Mamy udział sektora prywatnego w nowej pomocy dla Grecji. No i jak ten sektor prywatny, różnego rodzaju instytucje finansowe, prywatni wierzyciele będą musieli zrezygnować z części tego, co. No i to będzie ogłoszona częściowa upadłość Grecji. Zainwestowali. No i tyle. No wiadomo, I to koniec problemu? To żaden koniec problemu, dlatego że zajęliśmy się, czy ministrowie, czy liderzy zajęli się tym, że Grecją, która jest problemem już z dalekiej przeszłości. Grecja upadła i koniec, jeżeli chodzi o finanse i wszystko. I opowiadanie, czy to jest częściowa, czy nieczęściowa, czy nazwiemy to tak, siak czy owak, upadła, kropka. Jest na utrzymaniu Unii. Być może przez chwilę, przez pewien czas, przez rok, pół roku, 2 miesiące zejdzie z radaru spekulantów. Ale ja gwarantuję, że spekulanci się znajdą następną ofiarę, Hiszpanię, Włochy, cokolwiek. Pan redaktor się zapisuje, dobrze, mogę się nawet założyć. Irlandię, Portugalię. Tak jest, mogę się nawet założyć. Jeżeli Soros 20 lat temu zarobił $1 miliard na przewróceniu funta, to ile można zarobić na przewróceniu euro? Ile? Nie wiem, dużo więcej. To wiadomo, że nie my zarobimy, tylko my będziemy po tej stronie, która zostanie po głowie. Natomiast prawdziwy problem, wydaje mi się, polega na tym, że całe to zadłużenie Grecji musi zostać chyba sprowadzone do takiego poziomu, że Grecja będzie miała szansę je spłacić, oczywiście nie odpuszczając sobie całego programu oszczędnościowego, z czym, jak wiemy, idzie kiepsko. I obawiam się, że gdyby dzisiaj zostało powiedziane głośno, jak duża musi być redukcja tych zobowiązań, no to dopiero by się rynki wystraszyły. Na 50%, to wszyscy wiedzą, minimum. Bo wystarczyłoby? 160% w tej chwili w stosunku do PKB, 50% odrobiłoby się z tego 80% zadłużenia. I to ja rozumiem, PKB. Już rynki kupują. A tak? W tej chwili to, co oni tu proponują, no to może ze 160% zrobi się 140% zadłużenia do PKB. To jest niespłacalne po prostu. I tak czy inaczej Grecja ogłosi restrukturyzację, bankructwo, cokolwiek, tylko już banki wyjdą może na prostą. Czyli banki muszą mieć czas, żeby do tej sytuacji naszych przygotować. Tak, to jest naszych pieniędzy się zasilić, no po prostu. Ja uważam, że to nie jest w porządku. To jest też dla mnie ważna rzecz, to znaczy dopuszczenie do tego, żeby banki poniosły część kosztów naprawy tej sytuacji. Za to, że bo problemem tego kryzysu, tak jak ja to diagnozuję, jest jak gdyby brak pokuty za grzechy. Banki, które trochę przyczyniły się, w dużej mierze przyczyniły się do tych zawirowań finansowych w 2008 roku i w późniejszym okresie. Część z nich przyznało się nawet do winy, ale pokuty nie ma. Znaczy tą pokutę jak gdyby odprawują teraz podatnicy różnych państw, którzy biorą na siebie ciężar spłaty długów. I teraz to bardzo dobrze, że banki będą ponosiły koszty akcji ratunkowej dla Grecji, ale mam kolejne pytanie, bo ten Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej, on zyskał prawo do kapitalizowywania banków. I tutaj pytanie, czy on będzie dokapitalizował tylko te banki w krajach zagrożonych? Właśnie podobno nie. Tak czy było również projekty, francuskie, nie. Niemieckie, które... Było powiedziane, że nie tylko w krajach zagrożonych, więc a w ogóle według mnie szczegółów my nie znamy, bo to jest taki polityczny plan, trzeba to ubrać w ciało. No. Ale wiemy którą stronę będzie lobby się odbywał, bo to nie trudno przewidzieć. Jeśli Niemcy dają pieniądze, to nie wyobrażam sobie, że zgodzą się na to, żeby nie było możliwości dokapitalizowania niemieckich banków, które mają dużo tych obligacji. No. Którą stronę będzie lobbying, to było wiadomo od początku. To jasne było. No najgorzej mają Francuzi jednak. Jednak francuskie banki są najbardziej zagrożone, jeżeli nie przez Grecję może, ale przez cały ten problem krajów PIK, zadłużenia krajów PIK, szczególnie przez Włochy. Tak jak Konrad mówił, dzisiaj jeszcze będzie techniczny, jak rozumiem, jakiś techniczny, to się tak nazywa, techniczny briefing Komisji Europejskiej, na której zostanie wyjaśnione, jak ma w szczegółach wyglądać... Jeszcze tego boję.
Dlaczego? Dlatego, że wczoraj było bardzo fajnie opowiadać tak z góry politykom, że widzieliście państwo tę kolejkę. Po kolei wszyscy występowali od pani Krystyny do pana Trichetta, prawda? Wszyscy po kolei występowali, opowiadali, jak jest pięknie i cudownie. Ale jak pokazują się szczegóły, to może być różnie. W każdym razie Grecja otrzyma 109 miliardów euro oficjalnego wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej i IMFW. To jest do połowy 2014 roku. Tam, gdzie bym popełnił ewentualny błąd, to mnie poprawcie. W każdym razie tutaj, tak jak powiedziałem, szczegółów, tak jak żeście wcześniej wypowiedzieli, szczegóły nie są jeszcze znane. EBC dodaje od ustami swojego prezesa, że strefa euro przeznaczy 20 miliardów na rekapitalizację greckich banków. Kolejne 35 miliardów euro posłuży rozwiązaniom wzmacniającym jakość kredytową zabezpieczeń. Oprocentowanie kredytów dla Grecji, Irlandii i Portugalii zostanie obniżone do około 3,5%. To jest o połowę, tak? Bo teraz... Z czterech z hakiem. A w każdym razie o połowę zostanie wydłużony okres spłat z 7,5% do minimum. 7,5 na 15. Z możliwością do 30. Tak, to jest rzeczywiście 100%. Tak. Jeszcze pojawił się nowy termin, nowa okoliczność, możliwość wprowadzenia karencji. Aha. Minimum 10 lat, tak? 10 lat karencji. Więc jak za 10 lat się okaże, że długi nie są spłacane, to będzie się wydłużać okres karencji. A jeżeli PKB tych krajów będzie rosło wolniej niż to obniżone oprocentowanie, więc właśnie, to nie będziemy bliżsi rozwiązania problemu, tylko będziemy się od niego oddalać. Z góry wbudowane jest to, że to jest nie do zrealizowania. Że jest nie do zrealizowania ta pomoc? To znaczy, chyba, że Grecja będzie ciągle na utrzymaniu, państw unijnych, a pytanie, jak długo elektorat niemiecki wytrzyma taką sytuację. No jak gdybym był Niemcem, to bym powiedział stop. No oni też mówią. No więc właśnie. No dobrze. W każdym razie, a propos te wasze obawy związane z stabilnością strefy euro i realnej gospodarki, jak rozumiem, wiążą się z ewentualnym i widzianym na horyzoncie spowolnieniem gospodarczym. Mamy choćby te indeksy PMI, które wskazują nam na idące spowolnienie w zachodniej części Europy, które także musi się w jakiś sposób przekładać na to, co się będzie działo tutaj, ale przede wszystkim odbijać negatywnie na radzeniu sobie z kryzysem zadłużenia. A ja się tak zastanawiam, no i co, a coś optymistycznego? Bo tak nie do końca optymizm mi wybrzmiał po tej pierwszej części programu. No właśnie, coraz go mniej. Panie redaktorze, gdy pan słyszał wczoraj dwóch profesorów, nie powiem gdzie, nie powiem w jakiej, jacy to byli profesorowie, w jakiej telewizji, którzy sobie rozmawiali i przez 20 minut ciągle mówili, że za chwilę będą kryzysy i bardzo duże kryzysy, tylko jeden był bardzo ostry w tych stwierdzeniach, a drugi troszeczkę łagodził, ale w sumie to potwierdzał, to pan się dopiero przestraszył. Nie, bo jeżeli będzie spowolnienie, no to nie tylko będzie mniejsza możliwość radzenia sobie z kryzysami tam, gdzie one już są, no ale te kryzysy przyjdą do krajów, w których ich nie było do tej pory i nie ma. Zielonych Wysp. No, nie chciałam tego powiedzieć. No to ja powiedziałem. Ciągle jesteśmy na takim terytorium nieznanym. Kolejne dogmaty ekonomiczne padają. Przecież przypomnę, że nie tak dawno jak rok, półtorej roku temu MFW się sprzeciwiało programowi ratunkowemu dla Ukrainy, który zakładał wykup przez bank centralny zobowiązań budżetu. Teraz to samo w zasadzie będzie robił EBC przy akceptacji MFW. Półtora roku temu w tej chwili to jest epoka dla rynku finansowych. To jest ten optymizm. O. Bardzo wam dziękuję. Studio. Pani Joanna Solska, pan Konrad Sadurski, pan Piotr Kuczyński. Zbliża się godzina 9.20. O tej porze informacje Radia Tok FM. Po informacjach kolejna część magazynu EKG i w tych kryzysowych tematów związanych ze strefą euro i stabilnością, problemami Grecji, a także Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj jeszcze kilka wątków, które wymagają szerszego omówienia. Zapraszam po informacjach.